dobrze. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im powiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on im odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Zginiecie, jeśli się nie nawrócicie. Moi drodzy, myślę, że Jezusowi nie chodzi tylko i wyłącznie o śmierć taką zwyczajną, że po śmierci nam wykopią grób i zakopią nas. Ale przestrzega nas przede wszystkim przed śmiercią duchową, taką, która skutkuje potępieniem w piekle. Zginiecie, jeśli się nie nawrócicie, czyli jeśli nie będziecie święci. Moi drodzy, w pierwszym czytaniu byliśmy świadkami objawienia Boga wobec Mojżesza, wobec ludu wybranego. Byliśmy świadkami Boga, który objawiając się w płonącym krzewie, mówi, że jest Bogiem Jahwe, jest tym, który jest. I ten sam Bóg do Izraelitów, ale również do nas, woła: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. I teraz pytanie, bracia i siostry. Czy to wołanie ja, jako tak zwany zwyczajny człowiek, biorę zupełnie na serio? Czy czuję, że Bóg właśnie mnie wzywa do świętości? Że to wołanie jest naprawdę skierowane do mnie? Janusza, Krzysztofa, Adama, Barbary, Krystyny, Marii. Czy może jest inaczej? Tak często wielu ludziom wydaje się, że świętość jest zarezerwowana tylko dla niektórych. Tych pobożnych, lepszych, wyjątkowych. Takich jak święta Anna na przykład. Ale dla mnie? Moi drodzy, święty ojciec Pio powiedział kiedyś tak. Święty jest grzesznikiem, który nie zgadza się na to, żeby nim pozostać. Każdego dnia mówi: pomyliłem się i nie będę więcej popełniał tego błędu. Powtarza to codziennie do końca swojego życia. To bardzo ważne, bo zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że święty jest zwyczajnym człowiekiem ze swoim charakterem i wadami. Nie jest aniołem. Tyle święty ojciec Pio. Przyznam się wam, moi drodzy, że kiedy się zastanawiam, myślę o świętości świętych, to zawsze mi się przypomina jeden przykład. Była taka święta,
która żyjąc na ziemi była zakonnicą. Miała, tak można powiedzieć, trudny charakterek. Trudny na tyle, że trudno z nią było wytrzymać. Któregoś dnia przełożona wezwała ją na rozmowę. Rozmowa ponoć była długa i burzliwa i po tej rozmowie nie ta zakonnica, ale jej przełożona biegła środkiem korytarza do kaplicy i po drodze już się modliła. Nie zgadniecie jak. Na głos się modliła. Inne siostry też to słyszały. Boże, jak Ty możesz kochać taką wredną babę? Uśmiechniemy się. Ale popatrzmy, ta wredna baba, wtedy wredna, przemyślała wiele, zmieniła się i dziś jest świętą. Święci to ci, którzy stoczyli bój, by być lepszym, bardziej dobrym, bardziej kochającym, bardziej uczciwym, bardziej sprawiedliwym, bardziej przebaczającym. I nie zawsze, wierzcie mi, przychodziło im to łatwo. Ale pokonali swoją słabość na tyle, że Kościół odważył się, zdecydował, iż warto ich nazwać świętymi i warto się tym świętym przyglądać i uczyć się od nich. Moi drodzy, kardynał Robert Salach, jeden z najbardziej ciekawych ludzi Kościoła tego współczesnego. Ja się czasami śmieję i nie jest to uwaga rasistowska, broń Panie Boże, mam do niego wielką sympatię. Czarny jak święta afrykańska ziemia, bo z Afryki pochodzący. Człowiek, który ma naprawdę wielkie serce pełne miłości. Mówił mi o tym ksiądz Paweł, który z mojej rodzinnej parafii pracuje we Francji. Zaprosił kardynała na święcenia do swojego malutkiego kościółka w Boszemie. I kardynał bez żadnego ale zgodził się, przyjechał i cieszył się obecnością ludzi, bo tam naprawdę dużo ludzi przychodzi do kościoła, co jest we Francji trochę dziwne. I tenże kardynał Robert Salach powiedział kiedyś, że święci są drogą Kościoła. A pastor Kościoła ewangelicko-reformowanego, Walter Nigg, jakby dopowiada do tego, choć to w kontekście nie było razem, że święci są niewygodni, ale Kościół potrzebuje ich do życia. Można powiedzieć, że święci są niewygodni dlatego, że są wyrzutem sumienia i wołaniem. I Ty możesz być inny. I nigdy w to nie wątp, że tak może być. Popatrzmy, moi drodzy, niektórzy mówią, że kiedyś świat był trochę lepszy, ludzie byli lepsi. I jak sobie przypomnę moje dzieciństwo, spędzone w bloku i przed blokiem na ulicy Solskiego, nie tak daleko stąd Radlinie, to myślę, że rzeczywiście ten świat wtedy był inny. Było biedniej, ale ludzie byli dla siebie chyba życzliwsi i bardziej otwarci. Moi drodzy, na naszej klatce mieszkało 15 rodzin i wszyscy byliśmy jak rodzina. Pamiętam taki śmigus, dyngus, jak to cała klatka płynęła wodą. Wszyscy się lali wodą. Ale też pamiętam bardzo dokładnie, że Marta, pani Marta, która mieszkała naprzeciwko nas, która miała w nocy strachy w domu i mory ją nawiedzały, tak mówiła. Pamiętam to do dzisiaj. Barykadowała się na noc. Ona codziennie u nas siedziała. Na foteliku przed telewizorem, bo ona telewizora nie miała. Przychodziła, drzemała, oglądała. Była jak druga babcia. I myślę, że kiedy dzisiaj jest inaczej, to jest wiele powodów tego stanu rzeczy, ale jest również i ten jeden. Kiedyś ludzie częściej czytali żywoty świętych, pobożne książki. I dlatego mieli w głowie i sercu cudowne obrazy ludzi, którzy byli piękni w myślach, słowach i uczynkach. Moi drodzy, popatrzmy. Kiedyś się dzieciom częściej czytało bajki o bohaterskich rycerzach i pięknych królewnach. A dzisiaj, jak otworzycie telewizję dla dzieci, popatrzycie, co one oglądają, co mają szansę oglądać, to się włosy na głowie jeżą. Tam nie ma walecznych rycerzy, często tam nie ma pięknych księżniczek. Co tam jest? Aż trudno pomyśleć. Oczywiście moi dozyci święci, o których kiedyś czytano, byli jakoś tam nie do końca dościgłym ideałem, ale jednak tymi, których próbowało się choć trochę naśladować. I popatrzcie, taki znak czasu, bardzo swoisty. Jeszcze nie tak dawno chłopcy pytani, kim chcesz być, jak dorośniesz, odpowiadali często strażakiem, żołnierzem, policjantem, czyli ludźmi, którzy się poświęcają dla innych. A dzisiaj jak spytacie, kim chcesz być, to większość odpowiada informatykiem. No ja nie mówię oczywiście, że to źle. Potrzeba dobrych informatyków, ale to jest znak czasu. Kiedyś u jednego chłopca zapytano, kim chcesz być, on mówi emerytem.
Pytają, a dlaczego? Bo to dziwny pomysł. No bo emeryci nic nie robią, oni tak dostają pieniądze. To jest, moi drodzy, znak czasu. To się dzieje na naszych oczach. Ten sam kardynał Robert Sarach w książce Wieczór się zbliża i dzień się już chyli, napisał tak: święci znaleźli Boga. Ci mężczyźni i te kobiety znaleźli to, co najistotniejsze, są kamieniem węgielnym ludzkości. Jezus zamieszkuje całe ich życie, wszystkie ich uczynki, wszystkie ich pragnienia. Siła chrześcijanina płynie z jego więzi z Bogiem. Ma on ucieleśniać świętość Boga w sobie i przyoblec się w zbroję światła, przepasawszy biodra prawdą i przyoblubszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Słowem, moi drodzy, jako powołany do świętości mam być tym, który się od świata różni, który jest solą ziemi, nadaje temu światu smak swoisty chrześcijański. Nie pytajcie mnie, skąd to wiem. Ja nie pamiętam, kto mi to powiedział, kiedy mi powiedział, a na pewno bardzo dawno. Ktoś mi kiedyś mówił, może na jakichś rekolekcjach, że kiedyś klerycy na Śląsku, w Katowicach, mieli taki rok przerwy i szli do pracy fizycznej. Pewnie po to, żeby się nauczyć szacunku do pracy. To bardzo dobry pomysł. U nas klerycy w diecezji zawsze po pierwszym roku mają, mam nadzieję jeszcze ciągle, praktykę w hospicjum. To bardzo wzmaga wyobraźnię. Dlaczego? Bo człowiek, jak dotyka cierpienia, to inaczej patrzy na życie. I wtedy ci klerycy szli do kopalni, a tam w kopalni, wiadomo, pracują twarde chopy. No bo jak inaczej? W kopalni trzeba być twardym. No jak są twardzi, to czasami i język niestety bywa twardy. No ale ci młodzi chłopcy szli i tam byli trochę inni. I ci im się starzy przyglądali, tak patrzyli, zaglądali, słuchali. Jakieś dziwne te chłopaki. Bo w ogóle nie przeklinają. Jakiś znak. Moi drodzy, jako powołany do świętości ma być światłem świata. Zapalony blaskiem prawdy Chrystusa i Jego miłości, mam się chcieć podzielić tym, co sam otrzymałem od Boga. Bo święci są tymi, którzy nas mają zachęcać do tego, abyśmy i my byli, czy chcieli być bardziej święci i mieli w sobie pewność, że jesteśmy w stanie zmienić się i być lepszymi, pomimo naszych licznych czy mniej licznych słabości. Moi drodzy, chcę was zaprosić na ten czas świętych rekolekcji i razem z wami sięgnąć, choć troszkę, bo to będzie tylko troszkę, do bogactwa żywotów świętych, pokazać wami sobie, że to wołanie Boga o świętość w nas jest ważne w tych trudnych i pełnych zła czasu. I mam nadzieję, że po kilku dniach będziemy przekonani, że prawda, sprawiedliwość, dobroć, pokój, ale i delikatność, piękno słowa, przebaczenie, to jest coś, o co warto walczyć i że każdy z nas, że ja właśnie mogę najpierw sam ze sobą, bo to jest najtrudniejsze, stoczyć bitwę o te wartości i pokazać innym, że choć walka ta jest zwykle i trudna, i długa, i bardzo, bardzo męcząca, to warto ją stoczyć. Bo dla tych, którzy pragną być święci, jest przygotowanych naprawdę wiele miejsc w niebie. A niebo to miejsce, gdzie naprawdę warto się znaleźć. Opowiadają taką historię, że pewien człowiek poprosił Boga, żeby mu pozwolił zwiedzić piekło i niebo. I Bóg się zwykle, jak wiemy, na takie rzeczy nie zgadza. Mówi, poczekaj do śmierci, wtedy pójdziesz albo tu, albo tu, ewentualnie do czyśćca. No ale wtedy się zgodził i dał za przewodnika anioła. Anioł najpierw zaprowadził owego człowieka do takiej dosyć sporej hali, w której na środku był taki wielki gar jak basen, a w tym garze była zupa. Gotująca się, pyszna, pachnąca, aż kiszki marsza grają. Nie wiem, jaką lubicie zupę, ale ja lubię ogórkową od mamy. Pomyślcie sobie o rosole, o pomidorówce, obojętnie. Niech każdy z was pomyśli sobie o takiej zupie, którą lubi. To wtedy to przemawia bardziej do wyobraźni. I dookoła tego wielkiego gara, z tą pyszną, pachnącą zupą, siedzą ludzie. Dziwni, bo smutni, wychudzeni, jakby byli głodni nad garem z zupą i głodni, więc się im przygląda. Oni mają takie metrowe łychy i jak nabierają ten pokarm i próbują donieść do buzi, do ust, no to ta zupa im się wylewa, bo łyżki są za długie.
A potem anioł go zaprowadził do innego pomieszczenia, identycznego, też wielkie pomieszczenie, też wielki garst pachnącą. Jak pachnie zupą. I cóż, ludzie też dookoła siedzą z długimi łyżkami, ale ci są radośni, uśmiechnięci, rumiani, najedzeni, więc im się tym bardziej z ciekawością przygląda. A oni biorą tymi długimi łyżkami, nabierają tą zupę i karmią się nawzajem. Już wtedy wiedział, jaka jest różnica między piekłem a niebem. I teraz, moi drodzy, nie chcieć nieba. Chcieć być całe życie, całą wieczność głodnym? No przecież byłoby to dziwactwem. Dlatego, moi drodzy, zachęcam was, żebyście się ze mną udali w tą pielgrzymkę, by zobaczyć świętych. I to, do czego nas zachęcają i namawiają. I na koniec chcę przywołać jeszcze jednego Janka. Świętego Jana Marię Wianeya. Janek urodził się w małej francuskiej miejscowości i to były bardzo trudne czasy, czasy porewolucyjne. Janek chciał być księdzem i miał szczęście spotkać na swojej drodze kapłana, który chciał mu w tym pomóc, ale Janek był kiepski w nauce, naprawdę kiepski, a wtedy wszystko trzeba było opanować po łacinie. Wykłady były po łacinie, egzaminy były po łacinie, a Janek do tego głowy nie miał nawet najmniejszej. I co? Ale chciał być księdzem. I w seminarium sobie nie radził, wreszcie w czasie końcowych egzaminów, ponoć chcieli go nawet z seminarium wydalić. Nie potrafił zadowolić swoimi odpowiedziami wymagających egzaminatorów. Sytuacja była naprawdę napięta. W końcu jeden z profesorów westchnął rozpaczliwie, spojrzał na Janka i powiedział tak. Mój Boże, cóż taki osioł potrafi zrobić w duszpasterstwie? A Janek spojrzał, delikatnie się uśmiechnął i powiedział, jeżeli Samson oślą szczęką potrafił rozgromić 1000 Filistynów, cóż dopiero może Bóg zdziałać, gdy ma do dyspozycji całego osła? Moi drodzy, wszyscy kładli na niego krzyżyk, do niczego się nie nadaje, on nic nie zrobi. Kiedy trafił do Ars, bo jest znany jako proboszcz Ars, to do kościoła, nie wiem czy większy od waszego, niewielki był to kościółek, przychodziło kilka starszych pań. A i one się tak trochę po swojemu modliły. Ale on zaczął odprawiać msze, głosić kazania, pokazał im pokorę i dobroć. Kościół się zapełniał z czasem. Przez 41 lat pracy w Ars wyspowiadał około 1 000 000 ludzi. A ponoć do niczego się nie nadawał. Więc kiedy, moi drodzy, przychodzi nam pokusa powiedzieć, ja się nie nadaję na świętego, przypomnijcie sobie Janka, świętego Jana Marię Wianeya, który też się do niczego nie nadawał. A jednak, kochając Pana Boga, pokazał innym, że warto iść Jego drogami. I poszli za Nim. Może nie wszyscy, ale przynajmniej niektórzy.